piątek w zespole opieki zdrowotnej w Reszlu przebywał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wizyta miała charakter roboczy. Marszałek spotkał się z dyrektorem placówki po to, aby omówić między innymi bieżące sprawy. Jest to wizyta planowana już od kilku tygodni, jakby nie powiedzieć, że nawet od kilku miesięcy. W tym budynku, w budynku szpitalnym mieszczą się dwie jednostki o takim samym charakterze. Zespół opieki zdrowotnej w Reszlu pod jurysdykcją Zarządu Powiatu i zespół opiekuńczo-pielęgnacyjny, zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny, który jest w zarządzie województwa, czyli podlega marszałkowi województwa. Są to dwie jednostki, tak jak powiedziałam, o takim samym charakterze, mieszczące się w tym samym budynku i rodzi to pewne czasami problemy organizacyjne, jeżeli chodzi o sam budynek, o plac, o teren wokół. I myślę, że dzisiaj będzie dzień, kiedy rozpoczniemy rozmowę o ewentualnym, nie wiem, połączeniu może, bądź też innym rozdzieleniu jednostek. Gustaw Marek Brzezin zwiedził placówkę i zapoznał się z jej funkcjonowaniem. Katarzyna Ślimak-Duda, dyrektor Reszelskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, omówiła profil zakładu oraz przedstawiła plany na najbliższy czas. No, dzisiaj praktycznie przejeżdżając w tym terenie postanowiłem odwiedzić szpital, który jest no, jakby w jednym budynku, ale są dwie jednostki prowadzące, dwie oddzielne jednostki, jedna jest powiatowa, jedna jest nasza. Warto jest obejrzenia, także będąc w terenie troszeczkę zjechaliśmy właśnie tutaj, aby zobaczyć głównie szpital o zasięgu naszym, czyli województwa warmińsko-mazurskiego. Znaczy generalnie to jest taka wizja lokalna, także tutaj jakichś wniosków nie można wyciągać nagłych i konkretnych na przyszłość, ale warto zobaczyć po prostu, jaka jest zależność tutaj urbanistyczna tych dwóch odrębnych jednostek.